Dzień dobry. Cześć. Hej, hej. Szanowni Państwo, drugi odcinek, 1 z 10. A my kiedyś nie graliśmy w 1 z 10? No, oprócz teraz tego ostatnio? Nie. Nie? Okej. Okay. Trenowaliśmy, ja Ci robiłem przepytki. Pamiętasz, jak na kanał? Na kanał nie, ale chyba w materiale, jak jechaliśmy na casting, to ja siedziałem i Cię przepytywałem. Coś takiego kojarzę, tak, ale... robiłem Tobie znamiona tego, żeby później już opanować się. No dobra, zaczynamy drugi odcinek, 1 z 10, 3 żytka. Masz więcej pytań? Mam więcej pytań tym razem. Ile jest pytań? 50. Tak. Trzymajcie kciuki. Zdaję do wszystkich. Trzymajcie ze mnie kciuki. Czy Amazonka płynie przez Brazylię? Tak. Coś tak jakoś wolno naciskam. Film Amadeusz Milosa Formana to historia życia którego kompozytora? Kurczę. Mogę? No. Mozarta. Amadeusz. Jakiego koloru jest strój Stańczyka na obrazie Jana Matejki? Czerwony. Strasznie ciężko cię kurna przebić. No ale to jest... Kiedy przypada Międzynarodowy Dzień Dziecka? 1 czerwca. Coś dobra odpowiedź. Na siebie proszę. Za 2 to na siebie. Scherzo to? No, jak to powiedzieć? Piosenka, utwór. Utwór muzyczny. Co to było w ogóle? Nie, jak się pokazywało. To, ale to strasznie takie... Chamskie, chamskie, strasznie. No, Tadziu, wybacz. Ale nie wyobrażam sobie kogoś innego, żeby prowadził ten program. No naprawdę, no nie mogę sobie tego wyobrazić. Po tylu latach? Po tylu latach. Babiarza też wyrzucili. A co, wyrzucili go? Sam podobno odszedł ten z Rzeznomorze, z niego na zdrowie i na Igrzyska Olimpijskie. Nowa Bank bez babiarza dla mnie jest... Średnio? Średnio. To jak pogoda bez Kreta. Nie, naprawdę, chociaż już jest. Już jest, wrócił. Już jest. Ale nie podoba mi się. I ten nowy teleekspres z Orłosiem, jak on tak gadał na... Nie podoba mi się to. W ogóle mam straszny hejt na to, że te osoby wracają. Okay. Bo jednak znowu to jest odgrzewany kotlet. Każdy ma oczywiście własne zdanie, ale dużo jest młodych osób, które mogłyby to poprowadzić, a to nadal, bo to... Chociaż... 1 z 10, no to jest no, przypisane do tej sylwetki, tak. No. Ale ja nie mówię babiarza dlatego, że on od zawsze prowadził, bo nie od zawsze, tylko po prostu jest pasował. Niesamowity. No. Ma taką dykcję, taką intonację, w ogóle to jest bez podjazdu. To się to można się uczyć naprawdę wymowy. A co sądzisz o Norbim? Ale właśnie ja do Norbiego mam dobry stosunek, bo jest w porzo. Koło Fortuny dobrze. Tak, jak najbardziej. Jest a będziemy śmieszny. Grać też koło Fortuny. O, to też bardzo lubię. No dobra. A co wyznacza? Ja wyznaczam. Na siebie proszę. Jak nazywa się plac do gry w tenisa ziemnego? Zastanów się. Kort? Na pewno? Nie no, ale jak takie pytanie on na siebie, no to gdzie my są, no? Na kolegę proszę. Którym ptakom towarzyszy człowiek, który bardzo wcześnie kładzie się spać? No. Kurom. Dzieło kury. Kłaść się z kurami. Jeszcze raz kolega. Do jakiej grupy instrumentów należy kontrabas? Dęty. Nie. Jak? Smyczkowych. A sorry, bo mi się z trąbą pomyliło. Dobra. 3-1 jest w punktach. Ja mam jedno życie. Nie? No w życiach. Tak. No to nie, to na siebie proszę. Nie no, to jest poniżające teraz. Straszne jest ta gra. W czasach której dynastii Szczerbiec stał się mieczem koronacyjnym polskich królów? Piastów. To trudne było. Strzelałeś? Tak, na siebie. Czy suma dwóch liczb ujemnych może być liczbą dodatnią? Czy suma dwóch liczb ujemnych może być sumą tak? Nie, ja. No powiedz, że nie. Nie, no dobra, źle. Źle, czyli dzwoni na przycisk. Ogólnie jest zasada, że dwa minusy dają plus, ale to pewnie... Tak, no właśnie, tak. Dlatego się pomyliłem, kurde, jego mać. Ale co, kto pierwszy? Kto pierwszy teraz? Dlaczego? Bo ja na siebie i nie zgadłem. Okej. Jak miał na imię marszałek Piłsudski? Józef. Józef. Molinio. Nie, Świadek. Aha, na siebie. Wspólnota andyjska zrzesza państwa którego kontynentu? Ameryki Południowej. To od góry, nie?
Na siebie. Jak nazywa się fragment tekstu, który zaczyna się od nowego wiersza? Akapit. Chcesz pytanie? Nie, spoko, dobrze ci idzie, bierz na siebie. Ja tylko sobie książkę wezmę, poczytam coś w międzyczasie. Jakiej narodowości był Arthur Schopenhauer? No Arthur Schopenhauer był Niemcem. Na kolegę, proszę. O! Stogi są dzielnicą którego miasta nadmorskiego? Stogi? Nie wiem, strzelam. Gdańska. Tak, dobrze. Na kolegę. Ach! Miałeś szansę wziąć na siebie za dwa punkty. Pierdyle, ja muszę wygrać, a nie punkty zbierać. Kto nagrał albumy Thriller i Bad? Czemu on ma takie łatwe? Mike Jackson. Michael Jackson? Na kolegę, proszę. Jak dasz na mnie, to się kończy odcinek! Jak z języka tureckiego nazywamy futerał na strzały do łuku? No. Pochwa. Nie. To będzie tak, jak kiedyś się mówiło, nie? Kołczan? Kołczan. Czy co, kolega odpadł? Światełko na mnie gaśnie. Właśnie! A może tak być! To było dobre! Bum. Dobra. Powodzenia, Dymitr. No, ale to ile mam punktów teraz? Ale nie punktów, żyć. Dwa życia. Miłość i szczęście, ja sobie poczytam w międzyczasie. Dobra. Którego księcia gnieźnieńskiego według kroniki Gala Anonima zjadły myszy? Popiela. Skrótem USD oznaczamy dolara amerykańskiego. A jakim skrótem określamy walutę, która obowiązuje w Portugalii? No, EUR. Euro. Tak. O, czekajcie, bo idzie teraz przerwa na reklamy. Jest Express! Startuje pojazd kosmiczny. Express Telexpress. To jest firma Philips, producent Expressu. Ale mogłaby być taka reklama, nie? Philips, bo mamy Philipsa. To jak chcecie reklamę, to śmiało Philips, walcie. Dlatego. Teraz powinna wyjechać śliwka na Męczowska, jak zawsze. Do kogo Oleńka w Potopie powiedziała: krew nawać pana ręku, jako na Kainowym? Do Kmicica. Dobrze, że odpadłem, przynajmniej nie masz razy dwa liczone, tylko za jeden. Moda zwana vintage preferuje rzeczy... stare. Jak się nazywa najniższy stopień wojskowy w polskiej marynarce wojennej? Marynarz. Lubię te pytania. Coś mi nie odpowiadają bardzo. Jak miał na imię kompozytor o nazwisku Ravel? Giorgio. Morris. Kurde, średnio go kojarzę w ogóle. Ravel? Muszę doczytać. Którą polską drużynę piłkarską nazywamy Białą Gwiazdą? Wisła Kraków. Co zaprojektował i zbudował Ernest Malinowski? Kolej transsyberyjską. Jak z greki nazywamy nagły, niepohamowany strach, który ogarnia większą liczbę ludzi? Nagły, niepohamowany... Fobia. A jak? Panika. Panika! I tym akcentem... Kończymy ten odcinek. Dymitr, zdobyłeś ile punktów? Bardzo szybkie te odcinki, ale to trudne z tą paniką. A ja ciekawie, jakbym powiedział, nie wiem, fobia społeczna. Nie uznaliby. A to, że nie? Niby fobia, to określenie takie. No, żeby lęku, tak myślałem o tym. A panika? No to w sumie tak. Ale to nie są ogólnie łatwe pytania. Niektóre są. Niektóre są. No niektóre są. Jak masz szczęście. Jak masz szczęście. Ale git! Mogę się podać inne, które tutaj były. Zagrajmy dalej kawałek. Z tymi pytaniami, które są od... Druga runda. Bo ja chcę się trochę pobawić, bo... No proszę cię bardzo. Bo mnie dupa już... No, trzy życia. Tak, odradzam się na nowo. Game over i teraz... I jesteśmy znowu. Jodyna jest spirytusowym czy wodnym roztworem jodu? Wodnym. Spirytusowy. Jodyna spirytusowy. No to masz dwa punkty. Dwa życia. Aha, już? Tak szybko? Ja pierdolę, kurna. W którym państwie jest zespół buddyjskich świątyń skalnych zwany Groty Tysiąca Buddów? Że mądrzej wygląda. Nie wiem. W Nepalu? W Chinach. Jak nazywa się okres od momentu wtargnięcia zarazka do organizmu do wystąpienia objawów choroby? Infekcja. Nie, no ja. Inkubacja. Inkubacja.
Nie no, nie podoba mi się ta gra. 3-1. Który ze skamandrytów jest autorem poematu Bal w operze? No nie powiem. Panie mistrza? No widzi pan? No? Nie wiem. Nie, naprawdę nie wiem. Julian Tuwim. Dwa wiatry. Wiatr od wschodu to część której powieści Stefana Żeromskiego? A to będę strzelał, tego nie wiem. Przedwiośnie. Tak. Bo stamtąd jechali do Polski, no to tylko dlatego się domyśliłem. Ja wybieram? Nie. Nie. A nie, to dopiero początek teleturnieju, sorry. Ja już mam kurna jedno żytko. Który znany artysta miał na nazwisko Buonarroti? Buonarroti. Buonarroti to... Verdi. Nie, co to jest? Michał Anioł. No tak, no oczywiście! Aj! Karamba! Ale teraz tak gra się bardzo bezpiecznie. Bardzo, bardzo, bo tak. Ja muszę, bo ja mam jedno żytko. Rynek w którym starożytnym państwie nazywamy Agorą? Agora? Grecki. Czyli mam punktów ile? Dwa czy trzy? Dwa. To jeszcze raz i mogę na ciebie wybierać. Jak się nazywał tytułowy pilot z opowiadań Lema? Ja Lema nie czytam. Nie, nie wiem. To takie twoje. No, ale to nie wiem, Górecki nazwisko, a imię to nie wiem. To Pirks. Pirks? Pirks. A to myślałem, że to Polak. To ja nie wiem. Mozart, Beethoven i Haydn to nazwiska jakich klasyków? Wiedeński! Trzecie pytanie. Trzecie pytanie. A kolegę poproszę. Na mnie. No szybka, na kolegę. Szybka eliminacja. Kto jest autorem opowiadania Panny z Wilka? Panny z Wilka, kto napisał, to jest bardzo łatwe. Żeromski. Iwaszkiewicz. Kazimierz przerwa Tettmajer. To mnie najbardziej rozwala. Nie no, ja się bawiłem fajnie. Dziękuję wszystkim sponsorom. Z tego miejsca chciałem pozdrowić swoich rodziców. Fajnie, że za mnie trzymaliście kciuki. Ucieka. Ale zostawmy. I pobawmy się w następnym filmie. Co? Dobrze. Tak? No pewnie, no bo co? Ja jadę z kolegą. Ja nie chcę grać. Nie? Nie, my przyjechaliśmy razem w zespole i my jedziemy razem. Ojej, jak no. Miło się no, nie, no nie mogę. Panie Tadeuszu, no. No chciałbym, ale no nie mogę grać. Rozumie pan? Jeszcze naszego programu. Nie. Dziękuję. Pani Sylwia niech tylko wręczy nam śliwki na Łęczowskie i ten. O, dziękuję. Ja nie zasłużyłem na tego Michałka. Gratuluję, Dymit, świetna wiedza. Dziękuję. Gratuluję, na pewno jak się dostaniesz, to... Dobra, jedziemy, bo pociąg. Dziękujemy wam bardzo. Trzymajcie się, cześć.